Mam na imię Tutui i to znaczy jesienna woda. Przyjechałam tu jak miałam 4 latka. Jestem tu już od 16 lat. No i mieszkam w Warszawie. Wietnam wygląda prawie jak Chile. Jest taki długi i wąski. Tylko, że po jednej stronie ma morze, a po drugiej same góry. Powierzchnia jest prawie taka sama jak Polski, z tym, że ludzi jest 2 razy więcej. Ziemia w Wietnamie jest strasznie droga, dlatego ludzie właśnie kupują jakiś mały skrawek, na przykład 20 metrów i budują strasznie wysokie domy, czasami z windami. Przyjechałem tutaj 22 lata temu. To teraz nawet Polacy nie pamiętają dokładnie, jak to było, ale pamiętam, że jedno z pierwszych słów, którego się nauczyłem, to ocet, nie? Ocet? Ocet, tak. Bo pierwszy dzień w Polsce i poszliśmy do sklepu. Nie? I niczego nie było. I tak w każdym sklepie i tylko ocet, nie? Zawsze był. I w ogóle tak to tak intrygowało nas, nie? Że każdy wrócił do akademika i zaczął szukać w słowniku, co to znaczy ocet. W ogóle to nazywam się Trinh Hoai Nam. Po naszemu to oznacza tęsknota za południem. A żona to... Znowu to ma inne imię, takie już prostsze. Rzeka, nie? Ojej! Żonę poznałem 5 lat temu w Hanoi, nie? I po ślubie to przyjechała tutaj. To jest mój starszy syn Mariusz. I on w tej chwili dopiero zaczyna mówić, chociaż ma prawie 4 lata. Pamiętam, jak po pierwszym roku pojechałem na wakacje. I autokar zatrzymał się w siedlcu, to wyszedłem do sklepu i przechodziła taka pani starsza z ciężką torbą, nie? I ona tak, jak mnie zobaczyła, to zatrzymała się w środku ulicy, nie? Tak postawiła te torby i tak za mną, tak patrzyła, tak patrzyła. I dopiero tak w ogóle odchodziła. A w tej chwili to obecność Wietnamczyka to już nikogo nie dziwi. W tej chwili to nie wiemy w ogóle jakie problemy będzie miał Mariusz i albo Jarek w szkole. Bo jeszcze są za młodzi, chodzą w tej chwili do przedszkola, to tam nie ma takiego problemu. W przedszkolu to dzieci są czyste. I po prostu przyjmują, że Mariusz to Mariusz, nie? I w ogóle nie uważają, że Mariusz to jest żółty czy czarny. Problem zaczyna się dopiero, ja myślę, że zaczyna się dopiero później, kiedy chodzi do szkoły, nie? Ale to wszystko przeknamy. Czytałem o Wietnamczykach, emigrantach w Ameryce, to oni w trzecim pokoleniu to stają się przeciętnymi Amerykanami. A w Polsce, nie? To już drugie pokolenie, to już są Polakami. To nazywam się Le Thanh Binh. Le to jest moje nazwisko, a to drugie Thanh Binh to jest moje imię. I całość oznacza spokój i harmonia. Coś takiego. No i mam 23 lat, mieszkam tu od 96 i skończyłam podstawówkę, liceum, teraz studia tutaj na trzecim roku jestem. Mogę powiedzieć, że czasami jest dobrze, czasami źle, prawda? Chyba tak jest w życiu, wszędzie tak jest. Ale ogólnie jestem zadowolona i tutaj już jestem długo i się przyzwyczaiłam tutaj. Dobrze mi to. Oficjalnie to no. Buddysty. Jesteśmy buddystami. To znaczy, u mnie to jest tak, że
Jak jest się buddystą, to się niby chodzi do świątyni, modli się, ale nie ma takiego obowiązku, że w sobotę i niedzielę przychodzisz do kościoła i się modlisz. Ja jestem ateistką, tak szczerze. Wietnam to jest moja ojczyzna i wszędzie, gdzie ja jestem, to on jest ze mną. Nie ma czegoś takiego, że mnie nie obchodzi, co tam się dzieje. Tylko nie mogę być tam, prawda? Ale później mogę wrócić, zawsze mogę tam pracować. Jesteśmy jakby takim spokojnym narodem leciem. Chociaż wiesz, cicha woda, brzegi, wie, nie? Wiadomo. Słyszałam o tej aferze związanej właśnie z gołębiami, ale z tak zdrowego rozsądku, to im się by nie opłacało kupować te gołębie i zrobić z tego, nie wiem, co tam było, w Sajgonkach wsadzili, nie wiem, coś takiego. Tak samo z psami. To jest... Mówię ci, w Wietnamie to psy nawet drożej kosztują niż wołowina czy coś, więc to jest trochę śmieszne. Oni może jedzą, ale że one jedzą, oni jedzą dla siebie może bardziej, te psy, a gołębie to ja nie wiem. Ale chciałam spróbować na przykład serce węża, bo oni tam piją takie, zabijają węża, wycinają go, nie? Biorą takie surowe serce, tak jak jeszcze pompuje i do kubka wsadzają z alkoholem i to wypijają. I to jest bardzo zdrowe, słyszałam. Czy ja miałam właściwie, byłam bardzo szczęśliwa, wiesz? Byłam trochę grubsza niż teraz i bawiłam się z kuzynami na wsi z babcią, bo zawsze mieszkałam w Hanoi i na weekendy czy coś to mama mnie przypiosła do babci i się bawiliśmy. Lepiliśmy garnki, pamiętam, z gliny i gotowaliśmy tam ryż. Nie żeby jeść, tylko tak jakby taka zabawa w tatusie i mamusie. O, coś takiego. Gdybym chciała wyjść za mąż, za Polaka, to moi rodzice na początku na pewno będzie im ciężko z tym zaakceptować, bo zawsze, szczególnie tym starszym pokoleniom, zawsze jest tak w głowie, że wolą, żeby ich dzieci miały jakby mężów z kręgu Wietnamczyków. Się mówiło, że krowa je swoją trawę, czyli taką ze swojej łąki. O, coś takiego. Co śmieszy mnie w Polakach? Są bardzo spontaniczni i lubią żartować. A poza tym bardzo lubią pić. Nie rozumiem dlaczego. Chociaż na przykład ja mogę piwo pić, ale oni mogą na przykład non-stop jakieś drinki czy coś. A mnie zdziwi bardzo na przykład ich podejście do siebie, do samych siebie. Na przykład mój kolega mieszka z sąsiadami, ale nigdy nie mówił sobie cześć. Albo mi mówi, że jak się wyrzuca śmieci, to nie do ich koszy, tylko w ogóle do innych oddzielnych koszy, bo to później jakiś problem będzie. A u nas jest spoko, nie? Można zawsze sobie pomóc, to nie jest problem. Każdy naród, każdy kraj ma swoją kulturę, którą musi zachować. I Wietnamczycy, którzy są na zagranicy, na przykład w Polsce, często muszą skupić się na życie codzienne, na zarabianie pieniędzy. I właśnie to jest taka potrzeba, żeby jest taki centrum, gdzie wspomina i zachowuje kulturę wietnamską. Właśnie centrum się nazywa Thang Long, to znaczy latający smok. I to jest pagoda na jednej nodze. Tutaj zbierają się seniorzy nasi Wietnamczycy. Tutaj rozmawiają o buddyzmie i nie tylko. I modlą się tutaj też. Thank you.
przygoda, że tak powiem, z Wietnamczykami zaczęła się po moim powrocie z Papui Nowej Gwinei, gdzie pracowałem przez 10 lat jako misjonarz i mam jakby osobiste doświadczenia, co to znaczy być obcym wśród obcych, co to znaczy doznać czyjejś życzliwości, gościnności. I poczułem, że to, co zresztą mówił Jan Paweł II, drogą Kościoła jest człowiek. Nie pytam nikogo o poglądy, nie pytam nikogo o wyznanie. Interesuję się człowiekiem, Wietnamczykiem. Nasze działania są jakby dyktowane przeszłością. 50 lat byliśmy społeczeństwem etnicznie zamkniętym. Jest to do tej pory jakby dziedzictwo Stalina, który pierwszy w historii Polski, tysiącletniej historii Polski, zamknął Polskę w baraku etnicznym. I tak nauczyliśmy się myśleć, że Polska tylko dla Polaków, że a zapomnieliśmy, że przez całe tysiąclecie Polska była Rzeczpospolitą obojga narodów, wielu narodów. Może trzeba się przyzwyczaić do tego faktu, że Polak czarnoskóry będzie równie dobrym Polakiem jak białoskóry, bo ojczyzna jest też kwestią wyboru, nie tylko urodzenia. Wietnamczycy przyjeżdżają tutaj nielegalnie, chyba dlatego, że po prostu przed wyjazdem nie mieli żadnych szans, żeby dostać się do Polski legalnie, bo już od dłuższego czasu Polska nie wydaje Wietnamczykom żadnych wiz. Większość Wietnamczyków mieszkających w Polsce to są inteligenci, bo właśnie ci pierwsze zabiorą głos w Wietnamie, pierwsi stają się dysydentami w kraju. Tak więc właśnie i tacy dostają się do Polski, sprzedaje majty na stadionie reżyser, wybitny reżyser wietnamski, taki w stylu Wajdy. Możemy też spotkać osoby, które, tych artystów, którzy zagrali w Filharmonii w Tokio i zajął pierwsze miejsce w konkursach międzynarodowych. Jest mnóstwo malarzy, jest mnóstwo profesorów i po prostu albo studentów, którzy zostali wyrzuceni z uczelni za działalność opozycyjną. Nazwisko mam Ton, a imię wymyślane przez moich rodziców brzmi Ben Ang, co znaczy na polski jasny obłoczek. Ja przyjechałam z rodzicami paręnaście lat temu. Teraz studiuję na Uniwersytecie Warszawskim i przede wszystkim zajmuję się problemami Wietnamczyków w Polsce. Ważne jest wiedzieć, z jakiego kraju się wydostają, jeśli wiemy, że Wietnam jest komunistyczny, że tam działają obozy koncentracyjne, że powszechnie stosowane są tortury, to nie będziemy patrzeć na Wietnamczyków mieszkających tutaj w Polsce jako osoby, które wyjeżdżają turystycznie, ani osoby, które tak po prostu jadą do Polski, żeby zarobić. Nie, to są osoby, które po prostu chcą szukać lepsze życie, lepsze pod względem egzystencjalnym, pod względem moralnym, bo Polska jest powszechnie znana w Wietnamie jako kraj solidarności, kraj papieża. Ja wierzę, że dla wielu Wietnamczyków Polska po prostu jest symbolem nadziei. Jestem w Warszawie od 10 lat. Wcześniej mieszkałem w Krakowie, w Szczecinie. W Szczecinie skończyłem studia techniczne i redaguję razem z kolegami gazetę Dan Chim Viet. To jest gazeta po wietnamsku, niezależna, prodemokratyczna. Wychodzące w druku w kinku od 5 lat. Gazeta Dan Chim Viet to
jedyny głos niezależny od władzy komunistycznej w kraju, od ambasady wietnamskiej. I Polska, czy Warszawa, staje się naprawdę silnym ośrodkiem opozycji wietnamskiej. Nasi rodacy tutaj mają różne kontakty z krajem, ze swoimi rodzinami w kraju. Dlatego bardzo boją się zaangażować w działalność opozycyjnej. Boją się ogólnie, aby nie spotykać się z różnymi nieprzyjemnościami, jak przyjeżdżają do Wietnamu. Nasza gazeta, nasza publikacja próbuje łamać takie bariery, takie strachu. Bardzo tęsknię za swoimi bliskimi, za krajobrazem, za przyrodą, za Wietnamem. Od kiedy pracuję w tej gazecie, nie byłem jeszcze w kraju. Bardzo dobrze żyję w Warszawie. Mam tutaj znajomych i wśród Wietnamczyków, i wśród Polaków. Potrafię walczyć o swoje, powiedzieć swoje zdanie i może w związku z tym nie czuję, że jestem obcy. Jestem wśród swojej. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje cały przemysł przerzutu ludzi nielegalnie przez granicę. Człowiek nie jest nielegalny. Jego pobyt może być nielegalny, ale on nie jest nielegalny. Trzeba się nim zająć na tyle, na ile można. Te przepisy są bardzo niegościnne wobec cudzoziemców, wszelkich. I tragiczne jest to, że Wietnamczyk nawet się nie może nikomu poskarżyć, bo pierwsze pytanie będzie o dokumenty. I to zgodnie z przepisami, że żeby przyjąć skargę od kogoś, trzeba tę osobę wylegitymować. Są problemy również ze strażnikami miejskimi, z policjantami, którzy nie zawsze potrafią zrozumieć trudną sytuację Wietnamczyków, chociaż mają w swoich rodzinach ludzi, którzy wyjeżdżali w latach 80. z Polski i też bez dokumentów, też bez żadnych paszportów. I w tamtym czasie nikt Polaków nie wydalał. Nie? No, ja jeszcze się odezwę. Ja jeszcze się odezwę. Zaraz będzie tutaj na boisku, to właśnie będzie mecz między Wietnamczykami i policjantami komendy stołecznej policji. Dziękujemy i mecz zaczyna. Dzisiaj ja widzę, że wasi ludzie bardzo silni i młodzi i myślę, że my chyba przegramy, ale gramy na wesoło. To jest koncert z okazji 60. rocznicy powstania naszego państwa. Zaprosiliśmy specjalnie zespół z Wietnamu. Lam tuổi con cây đa cao vẫn vững xanh.
có sông sâu lời lúc vờn quanh đêm trôi. Więc ja mam na imię Wenań po wietnamsku, ale mówią na mnie Ania w szkole zwykle. No i jeśli chcieliby przetłumaczyć moje imię, to tak w wolnym, naprawdę w wolnym tłumaczeniu, byłoby to Rozsądna Chmurka. A moje wietnamskie brzmi Dom Ha. A dla Polaków jestem Hania, a to oznacza dosłownie tłumacząc zimowa albo wschodnia rzeka. Jestem już te 14 lat i jestem bardzo zżyta z Warszawą, z Polską w ogóle. I no, mówią ludzie, że jestem po prostu bardzo spolszczona. Mhm. Także czuję się tak u siebie. No ja w zasadzie też. Jak ostatnio byłam w Wietnamie, to czułam się bardziej jak turystka niż jak osoba, która wraca do swojej ojczyzny. Mhm. Moi rodzice zupełnie nie rozumieją, że nie wiem, że chciałabym nie mieć ciągle długich, czarnych włosów, jak przystało na typową Wietnamkę, tylko na przykład, nie wiem, zrobić sobie dredy albo przefarbować, albo coś tam z tyłu. Mnie na przykład bardzo denerwuje, jak ktoś się spóźnia, a tutaj Wietnamczycy starsi się notorycznie spóźniają, choćby na ten koncert. Trzeba jest dwugodzinne opóźnienie. Plany na przyszłość. No, jeżeli się uda, to planuję dostać się na studia humanistyczne, ewentualnie językowe. I albo wyjadę po tych studiach gdzieś na przykład, nie wiem, do Kanady, Niemczech, gdzieś ze swoim chłopakiem, ewentualnie po prostu zostanę w Polsce, co jest bardzo prawdopodobne. Właściwie jeszcze dostałam na studia, więc jak skończę, będę chciała znaleźć jakąś pracę, założyć rodzinę, zdecydowanie z Polakiem, a potem się zobaczy. No, gdybym znał dobrze język i bym umiał pisać, to bym mógł tam w Wietnamie pobyć, bo w Polsce raczej nie jestem zbyt przyjęty z godnością. Albo jakieś dzieci tam się bawią, jak zwykle. I słownictwo jest... No tak czasami. Chcesz kopa? Nie! Jesteśmy w z jednej z restauracji, w barze restauracyjnym, który prowadzę i większość naszych klientów są to Polacy. Nigdy wcześniej, przed tym jak poznałam męża, nie znałam żadnych innych Wietnamczyków. Jak mąż wyjeżdżał na stypendium do Polski, generalnie za granicę, wówczas rodzice dali mu kawałek złota na wypadek, gdyby potrzebował. Z tej maleńkiej sztabki złota zrobiliśmy swoje obrączki i została jeszcze mała łezka dla następnych. Historia mojego paszportu jest dosyć skomplikowana, gdyż na początku tego roku upłynął termin ważności po 10 latach tego dokumentu i zgłosiłam się po wymianę, po czym usłyszałam, że nie wspomnę o epitetach określających moje nazwisko, że system komputerowy nie jest dostosowany do czegoś takiego i mam się odręcznie zrzec dodatkowych znaków przy nazwisku, który posiada zaledwie dwie litery. System ogólnych znaków w urzędzie, gdzie drukuje się paszporty dla Polaków z całego świata, nie przewiduje tak skomplikowanego nazwiska. Czekam na rozwiązanie sprawy. Może kiedyś będę miała paszport. Mam na imię Hương.
czuję zapach kwiatów, owoców, nowych książek, starych też. Wybrałam medycynę, ponieważ chcę pomóc ludziom. Chciałabym, żeby moja praca była wartościowa. Pacjenci są bardzo życzliwi dla mnie i no, traktują mnie naprawdę jak studentkę medycyny. Uwielbiam parki bardzo w Warszawie. Często spaceruję. Moi rodzice starają się pielęgnować tradycje, które są w Wietnamie. Ja je też przyjmuję i nie wydaje mi się, żeby w Wietnamie, gdybyśmy tam mieszkali, żeby było inaczej. Mamy kalendarz księżycowy i co miesiąc są takie dwa ważne dni, to jest Nów i Pełnia. Wtedy mama zapala kadzidło, kupuje owoce, stawia je na ołtarz, modli się do przodków o to, żeby nam się wiodło dobrze i lepiej. Poza tym jeszcze mamy bardzo specjalne święto Tet, to jest nowy rok według tego kalendarza. Mamy na przykład tradycyjne ciasto wtedy, teraz dzwonimy, bo jak mieszkaliśmy w Wietnamie, to chodziliśmy do znajomych składać życzenia noworoczne i jest bardzo przyjemnie. No Wietnamczycy, chłopcy Wietnamczycy, no nie są ładni. No dziewczyny są bardzo ładne, a nie wiem dlaczego faceci są tacy, no, nie za bardzo, ale Polacy są w porządku. My ćwiczymy zwane tuhua, usu, po polsku chiński sztuk walk. Ja w tej akademii usu chińskich siedziałam 10 lat. Potem zakładam pierwszą szkołę w Polsce w latach 80. Koleżę zaczynał ze mną ćwiczyć i to się okazało, że oni są najlepsi tu w Polsce. Jak to żyje z pasją, to piękne życie ma. Ja żyję z kilkoma pasjami i jestem pełnym szczęścia. Nie mogę wyobrazić sobie, jak ktoś bardziej szczęśliwy niż ja. Ja żyję zupełnie wolno. Robię, co lubię. I nie mam żadnych kłopoty, ni finansowych, ni zdrowie, fizyczne i psychiczne. I dlatego ludzie tu przychodzą, żeby zarazić się ode mnie trochę tego szczęścia. Wietnamczycy są nieszczęśliwi tutaj, bo 90% z nich nie mam papierów, bo poza tym oni pracują 7 dni na 7. I jakoś przeżyć, płacić, czynno i nie wierzą, co to znaczy snowboard, czy narty. Ciężka praca, bardzo ciężka, nad sobą przede wszystkim. Ciężka sobie. Przekonacie, jak zaczynacie cokolwiek robić z ciałem. Ludziom się wydaje, że tak łatwizna, tak lekko to robi. Dopiero zaczną, przekonują się, że 5 ruchów mogą włożyć to nawet 4 miesiące i nie mogą wykonać do końca nawet. Nie umieją nawet. W Wietnamie są mało ludzi, którzy są samotni, jak tu w Europie. W Europie są dużo samotni. To inny kraj. Tam jest istnieje miłość między ludźmi. Taka kultura kolektywizmu. Życie polega na innych. Ja żyję w tym, no. Żyję w tym. Ale czasami lubię być sam. A Wietnamczycy non-stop są razem z innymi. A ja tego nie mogę. Muszę być sam czasami.
Chen, to jest moje nazwisko, kuchaj imię. W Wietnamie jest odwrotnie. Nazwisko jest pierwsze, imię jest drugie. Nazwisko się dzieci tylko się wyłącznie po ojcu. Kobieta nie musi zmienić nazwisko męża. Kuk Aing to imię wyjątkowo nic nie oznacza w języku wietnamskim. Imię wymyślił mój ojciec. To jest bardzo rzadkie, bardzo wyrafinowane, arystokratyczne imię. Zajmuję się modą. Jestem projektantem mody. Pracuję dla firm i mam własną firmę. Pracuję również jako stylista. Maluję obrazy, ale dla siebie. Maluję na koszulach. To jest moja koszula. Ja pochodzę z Wietnamu. Uważam się za Wietnamczyka, bo mam obywatelstwo wietnamskie. Ale przyjechałem do Polski, jak byłem dzieckiem i przyjąłem też kulturę europejską. I w dzieciństwie duży wpływ miał na mnie Woody Allen. Dla mnie najważniejszy jest komfort, żeby kobiety, mężczyźni, się ubrali moje ubrania, czuły się pewni siebie, żeby ubrania nie ograniczyły ich ruchu i swobody, żeby mogli w nich biegać, siedzieć. No bo Warszawa jest różnorodna. Jest taka, jaka jest. Bywa fajna, bywa ogromna, tak jak życie. Ale Warszawa jest wyjątkowa tym względem, że tu mieszkają moi najbliżsi. Moja rodzina, moi przyjaciele, koleżanki, koleżanki. Mój kontakt z Wietnamczykami w Warszawie jest... Najczęściej polega na robieniu interesów. Jednak moja mentalność jest dla Wietnamczyków zbyt inna, niż można użyć słowa zbyt. Bo Wietnamczycy lubią się otoczyć się, bo są do nich podobni. Ja nie jestem. Nie mam przyjaciół Wietnamczyków raczej. Nie mam. Właśnie to na pewno. Podaje się taka jedna piosenka, polska piosenka bardzo. Pamiętam jej tytuł, a ona leci tak. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. No i jedna piosenka Zdzisławy Szczecińskiej. Niech sąsiad nam powie, jak mamy żyć. Warszawianką. Urodziłam się w Warszawie. Mam 82 lata. I to jest prawda. Zaprzyjaźniłam się z tą rodziną. Po prostu sąsiad przedstawił się od razu. Jestem Toni. I wszyscy na niego mówimy Toni. To jest kochany Jakub. Bardzo go kocham, bardzo go lubię, bo urodził się tu. Po prostu ciągle na rękach był. Karolinka. Bardzo jest zdolną dziewczynką. Bardzo. Chodzi już teraz do trzeciej klasy, więc bardzo sympatyczne stosunki są po prostu. Takie dosłownie sąsiedzkie. Nawet nie przypuszczałam, że tak będzie. Ale tak właśnie zaprzyjaźniłam z tymi dziećmi. No to ja będę mówiła od samego początku. Tak Karolina, jak i Jakub, ja ich nauczyłam mówić po polsku po prostu. Stąd się to zaczęło. Dzieci zawsze do mnie przychodzą. Przy ścianę, babciu. I babcia jest na zawołanie. I ja się tak z nimi zżyłam, że tak jak gdybym, znaczy ja była po prostu jakąś rodziną zaprzyjaźnioną. Nie znam wietnamskiego języka, mimo że chciałabym. To jest dla mnie za trudny język. Próbowałam, ale nie dałam rady. Trzeba mówić trochę mocniej, a potem nie może mocniej. Nie wiem, co to znaczy mocniej i nie mocniej, no ale ona tak zdecydowała. Mam na imię Zu, a moja żona ma na imię Nuet. Od początku nie bardzo chciałam przyjechać do Polski, bo jednak całą rodzinę mam w Wietnamie. Ojca, brata, matkę, siostry. Mimo, że w Polsce są dobre warunki, bardzo tęsknię za Wietnamem i za domem. Chciałabym nawiązać żywsze kontakty z sąsiadami, uczę się języka polskiego, ale to jest dla mnie bardzo trudne. Tutaj można powiedzieć, że praca, a potem cztery ściany.
Còn tôi như chiếc lá khô cuối thu, gió đưa lạc về lối cũ. Không biết buồn hay vui. Moje nazwisko i imię to jest Nguyễn Đình Đúng. No Nguyễn, to jest Nguyễn tak jak w Wietnamie, tak jak w Polsce Kowalski. To jest bardzo popularne to jest nazwisko. To jest ostatnia córka. A druga, druga córka, a pierwsza córka, zięć. No i malutka ta nóżka. O, to są medale, to jest i złote, i srebrne. Ostatniej mojej córki za pierwsze i drugie miejsce wanki kung fu uszu, czyli wschodnie najwanki. Pisałem wiersze i tłumaczyłem poetów polskich, na przykład Kraszyńskiego, Wojtyła, Karola, to jest te, czyli Ojca Świętego naszego, Norwida, Tuwima, Gałczyńskiego, Miłosza Szymborskiej. Sam też piszę wiersze, no, publikowałem tam w Wietnamie i tutaj w Polsce oczywiście i tłumaczone na polski język. Język wietnamski to jest śpiewny język, to znaczy mamy 6 tonacji. Czyli la, 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 tak jak muzyka. I mówimy też, normalnie mówimy tak jak muzyka. No, teraz to ja chcę śpiewać moje wiersze pod tytułem Ja i mój wiersz. Đôi khi thơ tôi như những sợi gió mong manh, còn sót lại sau từng cơn bão vẫn gợi lên những hoang tàn đổ nát. Đôi khi thơ tôi như đứa trẻ thơ. Wbrew pozorom jest to bardzo zbliżona nacja do polskiej. Odmienność rysów twarzy jest tylko łudząca, ponieważ to, co jest w nich, doświadczenia historyczne. Pamiętajmy, że Wietnam był przez 1000 lat pod panowaniem chińskim, pod okupacją. I przez te 1000 lat potrafił zachować swoją tożsamość, co czyni ich bardzo bliskimi nam, kiedy my pamiętamy polskie rozbiory i jak ludzie pomimo wszystko potrafili przetrwać. Więc powiadam, to wrażenie od budowania murów odrębności jest złudne. I to często my mówimy im, że oni są zamknięci. A to tak naprawdę to my nie wiemy, jak przejść przez ten mur. Ja skończyłem politechnikę poznańską, na wydziale elektrycznym. Ja chciałbym tutaj pracować i tutaj mieszkać, nie tylko za chlebem. Bo tutaj mamy, kiedy przyjechałem drugi raz, to Polska jest wolna. Polska jest demokracja, tak? Dlatego to tutaj chcemy mieszkać. Kiedy to byłem 20-30 lat temu, to byłem studentem. To Polska w tym to kierują to komuniści. No. Tak. To jest teraz inna Polska. Całkowicie inna. Tak. Dlatego to bardzo
kocham Polskę. To jest drugą moją ojczyzną. No ja nazywam się Ling, pracuję w dziale marketingu. Znalazłam się tutaj, no bo mój atut jest taki, że znam wietnamski i polski bardzo dobrze. Znaczy my się zajmujemy jak gdyby jedzeniem czy kuchnią, czy też tekstylią, ponieważ jesteśmy w tym najlepsi. Znaczy ja jestem tutaj od małego, bo z rodzicami przyjechałam na studia doktoranckie. No i to zostałam tutaj i na razie tutaj jest dobrze, ale wiesz, zawsze jest najlepiej u siebie, jak w domu. No, ważne jest bardzo dla mnie to, co się dzieje w kraju, bo ja jestem nadal Wietnamką. Co prawda mówię po polsku, ale nie jestem Polką. Jak jesteś tutaj, no, trzeba wiedzieć, kim jesteś naprawdę. To drugie pokolenie, co prawda my lepiej się asymilujemy z Polakami, ale to, co jest w środku, to musi zostać. Bo nie wyglądam na Polkę, więc nie mogę powiedzieć, że jestem Polką. I rozmawiam, gadam, czasami czuję się Polką, ale naprawdę jestem Wietnamką i to trzeba zachować, to trzeba mieć taką świadomość dla siebie samego. Warszawa. Trudno powiedzieć, bo jestem tutaj już od bardzo dawna i to miasto jakby wrosło we mnie. Czuję się częścią tego miasta.